Cześć, witamy Was po raz już trzeci, równie serdecznie jak zawsze. Mamy nadzieję, że są za Wami dwa ostatnie odcinki naszych grenlandzkich przygód i jesteście gotowi na, no, trylogię może nie powiem, bo szczerze powiedziawszy sami nie wiemy, czy nie będzie jeszcze jednego odcinka z całego tego Ambarosu, ale wszystko zależy od naszego badacza. Kto wie, słuchajcie, cześć kochani, z tej strony Tredo. Teraz, jak widzicie, Waldemar Jensen, bo tak nazywa się badacz, w którego się wcielam. Nie mam pojęcia, jak nam to pójdzie. Może to będzie jeden odcinek i to jest już finał Martwych Kolorów, który napisał Tomek Freitag, a może to dopiero odcinek trzeci z czterech, bo chyba nie będę przeciągał do pięciu. No kto wie, no to jest w sumie niezła sytuacja, że wszyscy jesteśmy otwarci i nie ma zaplanowanego skryptu. Takie przygody zazwyczaj są najlepsze. Dokładnie. Zatem, jako że wy oglądaliście ostatni odcinek tydzień temu, zapewne, to warto tak w skrócie przypomnieć, co się stało. A stało się to, że Waldemar dołączył do swoich przyjaciół tworzących ekspedycję na niewielkim grenlandzkim cypelku, który między innymi skrywa w sobie wioskę o nazwie Itokotornit. To jest największa. Itokotornit. Tak, to jest zawsze największa zabawa, jak to wymówić. Natomiast dołączył tam nieco później niż reszta, bo musiał się zajmować swoją schorowaną matką. No i kiedy tam. Która zmarła. Niestety, właśnie. Tak naprawdę, kiedy tam przybył, to właśnie, może ty powiesz, jakie pierwsze wrażenie wywarła, a może nawet nie pierwsze wrażenie w ogóle, jakie wrażenie wywarła na tobie ta wioska, tubylcy, ale też może przede wszystkim twoi przyjaciele. Przypomnijmy, kierownik ekspedycji Einar i nadzorczyni całej wioski Marzena. Znaczy, Einara Mikkelsena i Marzenę Skurzewską ja dobrze znam, bo to są moi przyjaciele. Natomiast no, w pewnym stopniu jednak mnie to zaskoczyło, bo nie spodziewałem się, że Einar oczywiście przyjmie mnie, zaprosi mnie do siebie, do swojego domu, po czym następnego dnia rano zapakuje się w sanie i wyjedzie gdzieś, nie wiadomo gdzie. No, to takie było faktycznie dla mnie zaskakujące. Później moja przyjaciółka Marzena, która też tak w gruncie rzeczy no tam przedstawiła mnie oczywiście dwóm sympatycznym, raczej sympatycznym, tak, mężczyznom, Michałowi Talasce i Kasperowi Ridowi. Tak naprawdę ci ludzie, no, oni zrobili na mnie takie wrażenie, jakby byli wszyscy no, niezwykle zajęci, zaangażowani w życie tej społeczności oczywiście. Natomiast no, jednak jest tam parę takich kwestii, które trochę budzi mój niepokój. Myślę, że pierwszą sprawą jest fakt takich tych dziwnych kamieni niebieskich, fioletowych. Bo prawdę powiedziawszy, nie zanotowałem fioletowych, tak, takich fioletowych kamieni, które po pierwsze wstawiane są w ściany domostw. I o tyle mnie to gdzieś zaskoczyło, że kiedy ja próbowałem zbadać, ja jestem inżynierem górnictwa, geologiem, więc kiedy próbowałem zbadać ten kamień, tam go obserwowałem, to ja poczułem coś dosyć dziwnego, tak? Tak jakby ogarnęło mnie jakieś takie dziwne uczucie, ty to porównałeś do tego, jakbym ja tam nagle znalazł się gdzieś tam, nie wiem, na Karaibach, czy w klimacie śródziemnomorskim, czy coś takiego, błogi spokój, no to było dziwne. Druga dziwna sprawa polegała na tym, że odkryłem, że mieszkańcy też noszą takie kamienie, na przykład Michał Talaska, Polak, żylasty, łysy, z potarganą brodą, jak sobie zanotowałem. Mężczyzna, który po pierwsze spędza czas na dłubaniu makiety wioski i
tam między innymi na tej makiecie ustawił taką dziwną, dosyć niepokojącą postać z wielkimi zębiskami, która niby nazywa się Tupilak i ma chronić Tokotormit. No, to było dziwne. Potem udałem się do takiej zagrody, gdzie trzymane są psy, ponieważ chciałem wziąć swoje rzeczy, które tam wcześniej zostały wyładowane ze statku, no bo ja przypłynąłem z Danii na statku, więc tam są moje sanie, tam jest też reszta sprzętu. Pamiętam, że strażnik tajemnic śmiał się, że wykorzystałem tą majętność mojej postaci do tego, że faktycznie obkupiłem się w sprzęt na wyprawę, no ale bogaty jestem, no to mogłem sobie pozwolić, żeby przybyć przygotowany. Tam zauważyłem, słuchajcie, że te zwierzęta również mają zawieszone na szyi te dziwne kamienie. No i co ciekawe, ja zdjąłem jednemu z psów ten kamień i on najpierw zaczął tak wyć, szczekać i widać było, że coś się z nim bardzo złego w zasadzie dzieje, a następnie zmęczony padł i chyba zasnął, z tego co pamiętam. Tak, tak. No nie jest tak. Cała sytuacja, generalnie ta poprzednia część naszej sesji kończyła się na tym, że do tego miejsca, w którym przebywałem, wpadł potężnie zbudowany, ale niezbyt przyjemny Inuita, bo tak jak oni wcześniej wydawali się być tacy sympatyczni, tam jakieś dzieci coś się bawiły i tak dalej, no może za wyjątkiem jakiejś takiej dziwnej, starej kobiety, mądrej Atori, która niby jest przewodniczką czy jakąś tam ważną osobą wśród tego plemienia Inuitów. No, ale wyraźnie było widać, że ten facet był wściekły i no, powiem szczerze, moja postać, czyli Waldemar Jensen, no, słuchajcie, nie jest specjalnie, jakby to powiedzieć, nie jest takim człowiekiem, który potrafi skutecznie i tak dobrze, mocno, intensywnie oddziaływać na inne osoby. Generalnie nie jest zbyt piękny, od tego trzeba zacząć. To jest jeden z efektów konsekwencji jego udziału w Wielkiej Wojnie, gdzie służył w wojsku niemieckim, w wojsku Cesarstwa Niemieckiego. Tam w wyniku wypadku on ma po prostu poparzoną część twarzy, więc no, względem takich ani nie jest uroczy, gadatliwy też specjalnie nie jest, no ale... Teoretycznie bardziej nastawia go tutaj no, na groźby, nie? Tak, ale tu właśnie muszę się pochwalić, że nawet pomimo tego, że gdzieś tam to zastraszanie to jest jedna z tych moich wyższych cech w zakresie oddziaływania społecznego, to znaczy, że miałem 30% szans, że mi się uda, no to mi się udało i wyszedł mi rzut i zastraszyłem tego Inuitę. Konsekwencja była taka, że o północy przekazał, że powinienem się stawić u mądrej Atori. Nie wiem, czy chcę to robić. Zobaczymy. Zobaczymy za chwilę, jak potoczy się ta moja historia. To prawda. No, jest teraz przed tobą taki otwarty korytarz, który może wiedzie w różne rozgałęzienia. No i tak naprawdę od ciebie zależy, gdzie się skierujesz. To było dobre wprowadzenie. Dowiedzieliśmy się tak naprawdę o większości istotnych rzeczy, które się wydarzyły. O tym, co ja wiem, chyba powiedziałem i co mam zanotowane w moich notatkach, no tak prawdę powiedziawszy. Sądzę, że chyba, nie wiem, czy to padło, a to też jest może istotne. Miałeś sen, w którym widziałeś piękną zorzę i w tym śnie usłyszałeś... Penifera? Tak, tak. Usłyszałeś głos twojego przyjaciela Einara, który powiedział ci, że
jesteś teraz jednym z nas i musisz tutaj pozostać na zawsze. To mogło być trochę przyprawiające o poczucie zdziwienia. W dodatku, kiedy rankiem na rozmowie z Marzeną usłyszałeś, że jesteś teraz jednym z nas i musisz tutaj pozostać. Nie Ona na przynajmniej zawsze. Nie powiedziała, że na zawsze. Właśnie nie powiedziała tak. tego, nie? Nie na zawsze, ale tak. wciąż jak jest taki zbieg okoliczności, to on nie jest zbyt przyjemny dla naszego poczucia komfortu zazwyczaj. Nie. Znaczy, tego typu rzeczy składają się na to, że poczucie bezpieczeństwa, prawda, trochę maleje. Podobnie jakaś taka wizja senna jakiejś dziwnej postaci, która się pochylała nad miastem, nad tym. To chyba właśnie było to i to Kotormi, czy to było jakieś coś innego? No ta taka scena, którą widzieliśmy, to chyba było, a w zasadzie to miało być za jakiś czas i to Kotormi. Tutaj było piękne, wielkie miasto. Więc. No właśnie. O co chodzi? No, ciekawe. Ciekawe. Znaczy takie niepokojące wizje mogą sugerować, że gramy chyba w system, który nazywa się Zew Cthulhu, więc. No tak. I właśnie. Został zaznaczony przez ciebie ten wątek. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak teraz zacząć sesję i zacząć tą sesję właśnie od sceny, a w zasadzie kontynuacji sceny, którą zarysowałeś przed chwilą. Zatem zakończyliśmy ją na początku następnej sesji tym, że spod wody wyłoniła się postać w ciężkim płaszczu i zaczęła spoglądać na miasto. Jednak wydaje mi się, że jeżeli ta postać ma wrogie zamiary, to nie jest jedynym problemem mieszkańców miasta, bo woda znów zaczyna lekko bulgotać, tyle że w bardzo wielu miejscach. Wręcz te różne miejsca, w których jest ona wzburzona, łączą się w taką większą sieć i powoli spod wody wyłaniają się następne postaci. Są one bardzo podobne do tej pierwszej, tej przewodniczki. Też mają na sobie płaszcze, też skrywają całkowicie swoje sylwetki pod nimi i wszystkie wpatrzone są w miasto. I teraz nasza perspektywa zmienia się po raz kolejny i widzimy w tym momencie tylko oczy tej pierwszej postaci, która się wyłoniła. Pod jej oczami widzimy tylko drobne zarysy skóry, takie jej fragmenty, które wchodzą nam na to spojrzenie. Widać wyraźnie, że jest to taka zielonkawa skóra, która jest złożona z łusek. I patrząc w takie ciemne, lekko granatowe oczy tej postaci mające różne odcienie, zmieniające się w zależności od miejsca, widzimy niewyraźne zarysy miasta i potem barwy. Barwy, które niczym języki ognia miotają się w różne strony. Widać, jak wzbudzają się ku niebu, wysoko, wręcz jakby wybuchając, a miasto absolutnie znika pod bardzo mocnym zarysowaniem tych buchających różnych kolorów. I teraz możemy spojrzeć znowu, tak jak przed chwilą, zanim blisko widzieliśmy oczy tej postaci, na panoramę. Na panoramę ruin, zniszczonego miasta i fioletowych kamieni, które w tym momencie, jeżeli nie trzymają się ostatnich fundamentów, jakie ostały się na miejscu wspaniałego miasta, to walają się po całej dolinie, a rozhulały wiatr, który jakby wyraża w sobie wściekłość umarłych mieszkańców miasta, gna pojedyncze kamienie, sprawiając, że z sekundy na sekundę zajmują coraz większą przestrzeń i rozchodzą się na coraz dalsze strony.
to jest koniec tej sceny. Definitywny jej koniec. Natomiast nie możemy tego samego powiedzieć o tym, co się dzieje u Waldemara. Całe szczęście. Waldemar potrząsa się, tak jakby się wpatrywał w ten kamień, który zdjął psu z szyi. I to nie jest normalne, żeby kawałek jakiejkolwiek skały zawieszony na jakimś sznurku czy rzemieniu, żeby oddziaływał na żywą istotę. No, tak być po prostu nie powinno. To jest nieznane nauce, geologii, inżynierii, temu wszystkiemu, z czym ja się stykałem, na czym się znam, co jest moją domeną. Więc próbuję sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że ta laska coś mówił właśnie o naszyjnikach. Chyba w ogóle, która jest godzina? Jeżeli to jest tak, że Atori będzie chciała mnie ściągnąć przed swoje oblicze, to pewnie o północy może jeszcze nie zacznie, no ale pierwszej, drugiej być może będę miał wizytę, więc chcę wiedzieć, ile mam czasu. Tutaj spojrzenie na niego intuicyjnie mówi późno, bo jest już całkowicie zasnute czernią, w której rozgwiazdują te białe gwiazdy. Natomiast możesz cieszyć się takim dobrodziejstwem technologii jak zegarek. Jesteś w stanie stwierdzić, że jest już późne popołudnie, po 18. To ja myślę, że przede wszystkim tak jak dałem coś tam jeść temu psu, tak z tych moich zapasów, z tego mojego jedzenia przygotowanego na ewentualną właśnie taką jakąś podróż, biorę coś, żeby przekąsić. W ogóle patrzę, no jestem tu chwilę. I czy ten pies zachowuje się jakoś inaczej? Nie, on śpi. Cały czas niewzruszenie. No, gdyby był, może bardziej pasuje do człowieka, ale można by ująć takim snem sprawiedliwego. Ani drgnie. Wiesz co? Myślę sobie, a co mi tam? Oni i tak już są na mnie wkurzeni. Tak jak tam zabrałem, bo poszedłem właśnie po latarkę, żeby móc z nią ewentualnie tam się jeszcze przemieścić po Itokotorni. Wiesz co? Ja chcę... Chcę zdjąć jeszcze pozostałym psom naszej nitki. Okej. W porządku. Zatem przechodzisz do... Oczywiście biorę czekan, biorę swoją latarkę, wszystkie rzeczy przy sobie i tak dalej. Tamten być może wpadnie z powrotem od tamtej strony jakby coś. Więc ja najwyżej, gdyby była taka potrzeba, to opuszczę tym wejściem, którym wchodziłem. Bo on wtedy wszedł od jakiejś drugiej strony chyba. Ten czekan bardziej bierzesz z myślą o psach czy inuitach, którzy mogą się pojawić? Nie. Chyba raczej gdyby tamten duży postanowił wrócić. Porządku. Chyba, że moje zastraszanie zadziałało tak sprawnie, że w podskokach pobiegł do mądrej Atori i przekazał, że jestem bardzo taki niebezpieczny. Zobaczymy. No. Dobra, więc tak jak pewnie pamiętasz, zamykałeś drzwi od tej drugiej części, gdzie są psy, więc teraz tam przechodzisz. One tak jakby absolutnie nie miały w swojej percepcji tego, co się właśnie wydarzyło. Wciąż stoją gromadką, wciąż
mądrze się w ciebie wpatrują, są bardzo spokojne, może tak jak ostatnio miałeś ten wniosek, aż za spokojne, bo ani nie merdają, ani nie szczekają, po prostu jak takie posłuszne pupile czekające na skinienie swojego pana. Okej, więc ja tak jakby, skoro tak się zachowują, no to tak chcę podejść, te rzemienie czy te sznurki nie są tak zawiązane, żeby to był problem, żeby je rozwiązać, tak? Tak, to jest raczej po prostu czynność taka zwykła. Właśnie, więc chciałbym to zrobić tak, może nawet gdyby było to możliwe, żeby może dwa pierwsze zdjąć naraz, dopiero trzeciemu zdjąć osobno, bo chyba to były cztery psy. Więc coś takiego chciałbym zrobić i oczywiście wszystkie kamienie zabrać. Podchodzisz zatem do pierwszego psa. Kiedy to robisz, słyszysz no dość wyraźne skrzypnięcie drzwi. Tych, od których przyszedł Inuito. Ktoś je najwyraźniej otworzył. To ty się właśnie jeszcze nie rozwiązałeś, dopiero się nachylasz, żeby to zrobić. Okej, ściągam tak czy siak. No, chcę to zrobić. Dobra, więc rozwiązujesz sprawnie. Słyszysz czyjeś kroki, raczej takie lekkie. To chyba nie jest ten członek plemienia. Scenariusz powtarza się dokładnie ten sam. Pies się wścieka. Tylko na tyle dla ciebie dobrze, że nie jest agresywny. Ale widzisz, że po prostu jak strzała, jakby był psem wyścigowym i był słyszał strzał z pistoletu. Po prostu mknął przed siebie w jakimś takim ostatnim instynkcie samozachowawczym. Zatrzymał się przed ścianą w momencie, kiedy prawie rodnął bemonią. Zrobił jeszcze jedną rutkę i zobaczyłeś, jak czyjeś dłonie sięgnęły po niego. Chciały go zatrzymać, ale z jednej strony był to ruch na tyle powolny, a z drugiej na tyle jednak słaby, że pies, nie zważając na te ręce, przebiegł pomiędzy nogami pod nimi się znajdującymi i wleciał jak szalony do tego następnego pomieszczenia. A ty najpierw zobaczyłeś nogi i ręce, a potem ujrzałeś twarz Marzeny. Okej. Okay. Chowam naszyjnik, ten, który zdjąłem psu. Witam się z nią. Cześć, Marzena. Cześć, Waldemar. Chyba ci się nudzi. A dlaczego tak uważasz? Patrzy na jednego psa, patrzy na drugiego, który już powoli słania się i widzisz, że za chwilę też chyba złoży się do snu. Naprawdę. Tak, bo widzisz, bardzo się zastanawiam, dlaczego. No i pokazuję jej ten naszyjnik, który dopiero zdjąłem. Dlaczego wieszacie coś takiego psom na szyjach? Może to Inuici? Tak, Waldemarze, dlatego że tak się składa, że akurat te psy są własnością Inuitów. I też tak się składa, że te psy są oczkiem w ich głowie. Tyle wypraw za tobą, a nie uszanowałeś tego zwyczaju. Uważasz, że dziwnie się zachowują te zwierzęta? Może ich przestraszyłeś, może jest jakiś inny powód. Natomiast nie wiem, co sugerujesz. Te psy są dobrze traktowane. Nie musisz się o to bać. No dobrze. Czy skończyłaś może już swoje obowiązki, bo byłaś bardzo zajęta? Tak, to prawda. Jak chcesz, możemy pogadać, możesz przyjść do mnie na kolację. Z przyjemnością. Wiesz, chciałem jeszcze odwiedzić Kaspera. Czy za ile mogę w takim razie być u ciebie? Wiesz co, kiedy będziesz, wtedy cię ugoszczę. Czuj się jak u siebie w domu. No dobrze, dobrze. I rozumiem, że mam nie denerwować Inuitów, tak? I nie dotykać ich psów. Tak, i nie zabierać kamieni.
czy ona może sięga po ten kamień, który pokazałem, że mam w dłoni? Nie, na razie stoi. Chociaż jej komunikat był jasny. Okej, ale ja go chowam. Pamiętaj, moja droga, że jestem geologiem. Waldemar, czy może to jest jakiś efekt choroby morskiej, ale... Naprawdę, no proszę cię. No. Słuchaj, mam zacząć wyciągać te kamienie, żeby je zbadać ze ścian? Wydaje mi się... O to tu przyjechałem. Ja rozumiem. O to chcieliście, żebym się tym zajął. Kenar mi o tym pisał. O, bez przesady, to nie jest jedyny powód, dlaczego tu przybyłeś. Jednakże zauważ, że to nie jest Dania, to nie jest nasza ziemia, więc technicznie rzecz biorąc, te kamienie są własnością Inuitów. I kiedy bierzesz je bez ich zgody, to robisz coś, co może naruszyć naszą współpracę. To nie jest to, że nie chcemy dać się tych kamieni. Jestem umówiony z mądrą Atori, wiesz? Ja z nią już o tym porozmawiam. Fantastycznie, tylko na razie jeszcze póki nie porozmawiałeś, proszę cię, oddaj mi te kamienie. Nie, ona nie widzi, że, ona nie wiedziała, że mam dwa. Wiesz co, ale mogła... Kazałem jej jeden. Wiem, ale... Ten, który zdjąłem przed chwilą. Wiem, ale wiesz co, no, obok leży drugi pies, obok którego nie ma kamienia, więc nie trzeba być szeroko. Okej, ale to ja jej... Myśleć. Dobrze, ale mogę jej powiedzieć, zawsze mogę jej skłamać, jeśli ona mnie o to zapyta. Na razie oddaję jej tylko jeden kamień, nie oddaję jej dwóch kamieni. Ja tak patrzę znowu na te dwa psy. Poznałem miłego Inuitę, który dyskutował ze mną o drugim kamieniu. No, co się z nim stało? Przecież mówię prawdę, nie? To wiesz, to mówię prawdę. Pomówiłem z nim i on mnie właśnie umówił z mądrą Atori. Fantastycznie, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Widzimy się niedługo? Waldemar, proszę. Pokazałem ci kamień, który zdjąłem przed chwilą z psa. Ale gdzie jest drugi? Nie wypuszczę. Jeśli trzeba, rzucę, nie wiem, na... Nie, no po prostu nie ma opcji, nie oddam drugiego. Więc zamierzam skłamać, że oddałem. Okej, okay, dobra. Bo właśnie potrzebowałem jakiegoś konkretnego wytłumaczenia, bo tutaj musiałby być chyba rzut na jej głupotę, jakbyś tak po prostu zruszył ramionami. Ale dobra, proszę cię bardzo, wiesz co? Wydaje mi się, że jednak no tutaj tak próbujesz trochę bardziej ją zagadać, wymyślić, więc perswazja niezbyt tu pasuje, podobnie jak zastraszanie, więc gadanina albo urok osobisty. Wiem, że niestety nie masz ich zbyt wysokich, no dlatego daję ci do wyboru, jeżeli któryś z nich jest wyższy. Więc zdecydowanie nie gadam. Tylko próbuję bazować na moim uroku osobistym. Jako, że znacie się dość dobrze i może ona zwyczajnie przymknie oko ze względu na ciebie, to możesz otrzymać kość premiową. Dziękuję. Tupilak niech ci wynagrodzi. Ha! 15! Ile mam? Super, no rzeczywiście, 15. Ale tylko dzięki kości premiowej, bo na mojej wypadło 90. Zbiłeś się na swoje wyżyny, może dzięki temu... Uroku osobistego, wiesz, przecież w końcu jestem porządnym mężczyzną. Stanąłem do niej bardziej jakoś tak niepoparzoną częścią, więc... Tak, ten wygolony zarost, to zadbanie, no i to, że się znacie, zadziałało. Zbiłeś się na wyżyny swoich umiejętności interpersonalnych. Ona tak przeciągle na ciebie spojrzała, widocznie nieusatysfakcjonowana. Machnęła głową i powiedziała: ach, Waldemar, obyś nie wyrządził nam wojny, póki jest pokój. I tak przesunęła się. Przecież to cudowni, mili ludzie. Do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia. Biorę latarkę i ruszam w stronę tego kościółka, tak? Czyli tam, gdzie mogę porozmawiać
z wielebnym Kasperem, który jest jednocześnie stróżem boskiego i ludzkiego porządku. Tak, ciekawe połączenie. Tak sobie zanotowałem, tak. Ciekawe, że on jako osobistość będzie równie ciekawy. Zmierzasz do, powiedzmy, takiego centrum osady, gdzie widać już ten, chyba jeden z głównych punktów charakterystycznych, kościółek z wysoką wieżą, bo sam kościółek jest nieduży. Natomiast kiedy idziesz tam, mijasz poszczególne domki i poprosiłbym cię o rzut na spostrzegawczość. Jasne, proszę cię bardzo. No nie, 85. Chyba jestem zbyt skupiony na patrzeniu tam, gdzie mam iść. Okay. Czy, oczywiście pewnie gdzieś tam widzę, że są jacyś ludzie, jeżeli, znaczy tak, tak, żeby zupełnie nie widzieć, co jest dookoła, to nie, ale pewnie nie dostrzegam jakichś tam większych szczegółów. Tak, to akurat był spory szczegół. No ale cóż, zbyt byłeś skoncentrowany na mieleniu w głowie tych różnych wydarzeń, które miały miejsce i które no chyba nie są dla ciebie zbyt pozytywnie rokującymi na całą przyszłość, którą masz tutaj spędzić. Może nie całe swoje życie, ale przyszłość tutaj. Ja wiem, że Marzena zawsze się odnosi z takim szacunkiem do tych miejsc, do tych kultur, które są odwiedzane i tak dalej. I oczywiście ja to rozumiem. Ja jednak taki do końca nie jestem, a na pewno cała ta sytuacja nie sprawia, że ja czuję się komfortowo w odniesieniu do tych Inuitów w tym momencie. No, co tu dużo mówić, nie podoba mi się to, co na razie zauważyłem, więc jestem ciekaw, czy no, to jak do tego wszystkiego też podejdzie ksiądz. To prawda. Zbliżasz się już do kościółka, widzisz ludzi wysypujących się z wewnątrz. No tak naprawdę no, to nie jest jakiś wielki tłum, zaledwie kilka osób. Widzisz także, że tuż obok tego kościółka jest zbudowane w ramach może takiego połączenia kultur to pomieszczenie, a w zasadzie ten budynek, o którym może słyszałeś, taki duży prostokąt z kopułką, który jest chyba miejscem zgromadzeń Inuitów. Tak, on chyba, o tym chyba ta laska mówił? Wydaje mi się, że on, ale już ręki sobie nie dał uciąć, ale wydaje mi się, że było o tym domku wspomniane i one tak stoją, tak w zasadzie naprzeciwko siebie, takie zderzenie tych dwóch kultur, chociaż raczej pozytywne niż wrogie sobie. Ale tam są też jacyś ludzie, tam to jest otwarta przestrzeń, czy nie? Czy to jest otwarty obiekt, także tam można wejść i zajrzeć, czy nie? Bo może tam też są te kamienie. Wiesz co, no tak, widzisz, że są drewniane ściany, ale tam, gdzie jest wejście, nie ma drzwi, tylko są takie grube skóry zwieszone. Wydaje się ci, że wejście składa się z kilku rzędów skór, które skutecznie powstrzymują zimno. Natomiast, no, czy ktoś tam jest w środku, no to małe okienka, które tam są, nie potrafią, nie umożliwiają ci na zobaczenie tego. Ale no, pewnie musiałbym gdzieś tam podejść bliżej. Ale gdybyś był zainteresowany, to zawsze możesz wejść. Wiesz co, tak, ale ja myślę, że ja chyba bym może jednak poszedł do tego wielebnego. Rozumiem, że skończył jakieś nabożeństwo pewnie, tak? Pewnie tak. Kiedy wchodzisz do kościółka, widzisz, że jest on taki bardzo typowy jak na świątynię luterańską. Proste, drewniane ławki, które wiodą twój wzrok do prezbiterium, pomalowanego na biały kolor, taką wręcz... No, może to nie jest coś, co kojarzy się z miejscem kultu, ale chyba takie najbardziej intuicyjne skojarzenie z takim... biurowym albo z takim szpitalnym, sterylnym kolorem bieli. Brak jakichś większych ozdób, może jakiś jeden prosty obraz, który niknie w ciemnościach, które ogólnie panują w całej świątyni. Nie ma zbyt wielu osób. Widzisz pastora, który ubrany w strój duchowny zamiata miotłą brud z podłogi. Obok niego nachyla się kobieta, może jego żona. Widać, że ze wszech miar
jakby kuli się w jego cieniu, gdyż kiedy on jest takim wielkim, brzuchatym mężczyzną o zwalistej sylwetce, ona jest taka bardzo drobna, niska, ma lekko przycięte i takie kręcone u dołu rude włosy, niewielką taką wręcz mysią twarz. I tak na pierwszy rzut oka to nawet nie za bardzo ją zauważyłeś. Obok kręci się jeszcze mały chłopak, który odziedziczył rude włosy po swojej matce. Ma pieki na twarzy, które przydają jego lekko takiej łobuziarskiej twarzy takiego uroku. Malec chyba niespecjalnie pomagając rodzicom przechadza się tak skiwającą się na boki głową. Coś tam niby udaje, że zbiera jakieś paprochy spod ściany, ale raczej jest to taka imitacja. Widzisz gdzieś tam jeszcze czyjąś czuprynę wystającą z jednej z ławy, z nad jednej z ławek. Ktoś siedzi. Sylwetka tej osoby, która jest do ciebie zwrócona tyłem, może sugerować, iż jest to no raczej jakiś chłopak, raczej starszy od tego, który biega, bo ten, który biega, ma jakieś 6 lat. Ta czupryna, którą widzisz, należy do jakiegoś nastolatka, może 10-latka, jakoś tak. Nie zwrócili. I te dzieci są blisko nich, generalnie rzecz biorąc. Tak, tylko tamten jeden, ten z tą czupryną, siedzi nieporuszony wręcz, jakby żarliwie się modlił, ale nie wiesz, na ile dziecko w takim wieku może się żarliwie modlić. Okej, no to ja chodzę tak dosyć swobodnie, no przecież już poznałem się z pastorem. Lekko skinąłem głową, jeżeli mnie zauważył, jeżeli nie, to chcę go tak jakby zwrócić też na siebie jego uwagę, więc pytanie, czy zauważył, że idę w jego stronę, czy nie, czy... Tak, on natychmiast prawie cię zobaczył, równie szybko oparł miotłę o ścianę, rozpostarł ręce w takim powitaniu bardzo przyjemnym, jednak zakończył je tylko na rozstawieniu, nie pchał się do przytulania, splutł potem ręce na swoim krągłym podbrzuszu. No witam pana serdecznie, jakże się cieszę, że pan tak szybko zawitał w moim skromnym przybytku. Z dwóch przybytków, które są do wyboru, to ten zdecydowanie bardziej preferuję. Czy mam przyjemność tutaj także poznać małżonkę? Jeśli tak, to kłaniam się nisko. Waldemar Jensen. On jakby tak dopiero zdał sobie sprawę, że nie jest to sam na sam. O, owszem, proszę pozwolić, to jest moja szanowna małżonka Inga. Ona tak lekko schyliła tobie głowę, tak trochę jednak pozostając w cieniu tego wielkiego pastora. Tamten malec, który kręci się pod ścianami, to jest mój syn Mike. Mike, przywitaj się z panem. Machałem do niego. On tak, popatrzył się, wystawił ci język i odwrócił. Ile on ma lat mniej więcej? 6 może, jakoś tak. Nie za duży jest pewnie. No. Co, ja w takim razie, może to się wydaje dziwne, czy jest jakimś zaskoczeniem, ale ja pamiętam, że zawsze dla mnie moja matka była takim przykładem takiego dobrego, mądrego zaangażowania w relacje z dziećmi. I ona gdzieś też mnie tego nauczyła, że zwracać się właśnie tak do dziecka, tak z wysokości dorosłego, że to buduje ten duży dystans, więc ja tak przykucam, żeby być mniej więcej na jego wysokości i wyciągam do niego rękę. Cześć, Mikke. No teraz się tak trochę zreflektował po tym, jak ci wcześniej pokazał język, tak przychylił trochę głowę, jak taki psiak, który zastanawia się, co zrobić, po czym tak dumnie wyciągnął dłoń, tak jakby się zadowolił z tego i tak, mocno potrząsnął. Bardzo mi miło cię poznać. Więc tak jakby trochę odwracając tą kolejność, no bo z nią się tak przywitałem bez uścisku dłoni i tak dalej, ale przywitałem się właśnie z Mikke. Witam się z nią. On jest podobny do niej, tak? Bo też ruda czupryna.
ten malec, tak? Tak, no, wdał się w matkę. Mówię, no widać po prostu pani urodę. Wspaniały chłopak. Dziękuję. No faktycznie akurat nasz młodszy synek trochę bardziej do mnie jest podobny. No jakoś się tak to trochę wyrównało między naszymi latoroślami. Patrzę na tego drugiego. Czy o nim mi powiedział ojciec? Jak on się nazywa? Nie, jeszcze nie. I właśnie... Więc patrzę w stronę w takim razie, bo rozumiem, że może ten drugi to jest to dziecko, które siedzi w ławce. Tak, to prawda. On jakby nie rwał się bardzo do przedstawienia tego drugiego syna, ale kiedy twoje spojrzenie wylądowało na nim, no to on może bardziej siłą rzeczy niż tak naturalną kolejnością wskazał na niego. Natomiast to, panie szanowny Waldemarze, mój drugi syn starszy, Klaus, ale z góry mówię, że widzisz, że tak się zawiesił, tak jakby spróbował znaleźć w swoim słowniku jakieś dobrze brzmiące wyrażenie. No, on jest trochę bardziej nieśmiały względem obcych, więc niech pan nie podchodzi, może tak. Ja tak się uśmiecham i mówię, mimo że moja twarz nie należy do najprzyjemniejszych, to ja bardzo dzieci lubię, więc zresztą no, z Mikę się przywitałem, to też mi tak głupio byłoby w sumie teraz totalnie zignorować tego drugiego, więc odwracam się w stronę tamtego drugiego, bo ty mówisz, że on wygląda jakby był skupiony. On się modli w tej chwili, czy coś nie, takiego? Nie, tak? że jego ręce tak swobodnie leżą na jego kolanach. Ma dość bladą twarz, taką może jak na Norwega przystało. Oczy, tak jak szybko spoglądasz, martwo ma... Norwega, czyli nie Duńczyka. Może. Może takie było pierwsze twoje skojarzenie. Może okay. Matka jest pochodzenia norweskiego. No takie było właśnie twoje pierwsze skojarzenie, nie jak na Duńczyka. I jego wzrok, tak też tak ma martwo wpatrzony wzrok w jeden punkt, tak szybko rzuciłeś okiem, wydaje ci się jakby patrzył nie w ołtarz czy gdzieś tak, tylko w okno, które jest umiejscowione w prezbiterium, po prostu tak, wiesz, tak jakby wiesz co, zamyślił się. Ja się obracam w jego stronę, ja nie chcę szybko rzucić okiem, tylko wiesz, no, w sumie to trochę dziwne, że mały jest mniej nieśmiały od starszego, nie? Więc tak mówię do niego tak, cześć Klaus i macham do niego, obserwując to dziecko po prostu, czy ono zareaguje, czy nie. Widzisz, że na początku cię zignorował, dopiero kiedy jego ojciec zatoczył się w waszą stronę i powiedział, no proszę cię Klaus, no, przywitaj się z panem, bo to tak niekulturalnie. On tak powoli jakby wrócił do tego świata, obrócił lekko głowę w twoim kierunku, kiwnął ci tak niewylewnie, ale też nie jakoś z takim brakiem szacunku, tak akurat, i wyciągnął tak bardzo lekko, tak rachitycznie wręcz dłoń w twoją stronę. No to ja w takim razie, ale nie wstał z ławki, tylko wyciągnął rękę. Okej, okay, no to ja podaję mu dłoń w takim razie. Na tym się kończy wasza interakcja, bo po prostu on po chwili, tak jakby w ogóle nie był zainteresowany. To tyle, to nie, ja nie chciałem w sumie więcej, tak, ja tylko jasne. Po prostu tak natomiast on jakby, przywitać się, nie? Natomiast on jakby w ogóle nie był zainteresowany tym światem, wraca do swojego oglądania okna. No, to z czym, że... Ja mam jedno pytanie. Czy chłopcy mają na sobie naszyjnik? Czy to widać? Spostrzegawczość. O. Rzucam. Wyszło mi, ale zastanawiam się... chciałbym to sforsować. Może będzie to odebrane jak nachalne gapienie się na dzieci, ale tak szczególnie, że tamten młodszy był taki dynamiczny, tak bardzo się poruszał. Jeżeli nie widać to u Klausa, który rozumiem, że siedzi raczej nieruchomo, to pewnie ciężko byłoby mi tak wypatrzeć coś.
Ale może bazując na tym, że ten Mikke jest taki, tam cały czas się przemieszcza, chciałbym sforsować ten rzut i chciałbym spróbować to zrobić. Pytanie jest, jakie mogą być tego konsekwencje? Może zróbmy tak, że jeżeli ci się nie uda, to znaczy, że będziesz chciał dosyć tak zwinnie i niepostrzeżenie spojrzeć w dwie strony, nie obrócić się też trochę i przez to będziesz nieuważny i wpadniesz na żonę pastora. To będzie po prostu takie no, trochę niegrzeczne czy dziwne. Dobra, ale może dzięki temu jej na przykład wysunie się na szyjnik na przykład albo coś takiego, jeśli ona go ma. No nie, no ale nie wpadłem na żonę pastora, tylko mi się udało. Okej. Okay. Wiesz co, co ciekawe, zauważasz, że Mikke, ten mniejszy, który lata, ma na szyjnik, jak on biega, to pod takim swetrem uszytym z wełny, dobrze widać, jak czasami mu się wysuwa rzemyk. Hmm. Natomiast ten nieruchomy Klaus, na którego lepiej można spoglądać, łatwiej, nie ma. Nie ma naszyjnika, jesteś w stanie to stwierdzić, że no nie widać ani, nie wiem, rzemienia, ani tam tego kamienia, który gdzieś by się wysuwał, nawet, nie wiem, śladu po noszeniu tego rzemienia. Powiedz mi jedną rzecz, bo w wszystkich pozostałych pomieszczeniach było bardzo ciepło. Też jest tak tutaj. Tak, jest jak najbardziej. Pewnie to już bez rzutu rozmierzmy. Kiedy zauważyłeś w tym takim w sadzawce na wodę święconą, obok niej wmontowany jest fioletowy kamień. Kościele. O proszę. Ciekawe, czyli wszyscy są dość lekko tu ubrani w takim razie, tak? Tak. Ale czy jest, wiesz, jest tu jest jakieś źródło ciepła? Pomieszczenie też jest. Nie, no właśnie. Pomieszczenie jest też takie, wiesz, oczywiście większe od reszty, więc tutaj tak tego ciepła nie czuć. Tutaj już nie jest to aż takie nienaturalne. Teoretycznie, gdyby ktoś chciał, można by to wytłumaczyć na przykład szczelną właśnie obudową i dobrą konstrukcją. Okej, okay, no bo na pewno Wainara, no to ten gorąc był zaskakujący jak na taką. No ale wiesz, tam była mała izba, nie? Tutaj jest cały kościółek. Jasne. Dobrze. Ja oczywiście już się w tej chwili zwracam z powrotem do Kaspera i mówię mu, że miał ta laska, mówił mi, że pastor ma naszyjniki, które są niepotrzebne. Ha! O, panie, tak, ale tak widzisz, zakłada tak bardzo familiarnie na ciebie ramię, drugą dłoń wciąż trzyma sobie na podbrzuszu, tak jakby chciał utrzymać to, co ma tam. Mówi, o wie pan, zawsze jak ja o tym słyszę, to mi się przypomina, bo ja to w zakrystii mam. Drogi panie, jak my tą zakrystię budowaliśmy, to pan sobie absolutnie nie wyobraża, normalnie o mały włos, no po prostu tragedia. Bo pan sobie wyobraża, że już jest wszystko zbudowane, ja tam wchodzę do tej zakrystii, już pierwsze nabożeństwo miało być i jak wszystko nie runie, jak się nie osunie szkielet, dachu i tak dalej, no to wszystko na mnie. Ja już śmierć w oczach, zacząłem wołać moją małżonkę, ona przybiegła, pozwoliła mi się wygrzebać, ale no tyle drewna na mnie poleciało, wie pan, no pierwszy dzień, tutaj już zadowolenie, prawda, że już kościół zbudowany, że wszystko mamy, a to wzięło i się załamało, a pan sobie wyobrazi, że to jest jedyny przypadek, że jak pan ta laska, pan zna, rozmawiał pan z panem ta laską, prawda? Tak, 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 rozmawiałem. No to właśnie. Pan Michał. Tak, oczywiście. No to pan pewnie wie, że to jest solidny człowiek, a tutaj nagle wszystko poleciało. No, przerażony byłem całkowicie. Ale teraz już rozumiem wszystko dobrze i tam można wchodzić bez strachu. Tak, no mieliśmy też jeszcze problem, tutaj niech pan zobaczy, z tymi oknami trochę,
One coś trochę nieszczelne były, trzeba było wymieniać zdani, trzeba było szkło przywozić. No z tym w ogóle to jest inna historia, bo mam takiego znajomego pastora, co jest w naszym jednym z większych kościołów w Kopenhadze, i on ma takie umowy z takim jednym ludwisarzem, i się takie szkło, panie tutaj szanowny, załatwiło, że normalnie no pan widzi, jak, a w zasadzie no nie widzi, pan czuje, jak tutaj jest ciepło, więc no. Powiem, że to jest porządne szkło z Kopenhagi, bardzo dobre, podwójne, więc no trzyma naprawdę świetnie. No ja jestem, szczerze powiedziawszy, no dumny z tego kościoła i ale absolutnie. To piękna sprawa, to jest prawda, i muszę panu powiedzieć, że wspaniałe, że w takim miejscu, to, że w takim miejscu, że jest świątynia pana. A, tak, to prawda. No, ja tak myślę o tym, czy Inuitów, wie pan, nie chrystianizować troszkę, ale sam się nad tym zastanawiam, czy oni się nie obrażą, czy to będzie dla nich coś nieprzyjemnego. Czy my mamy szansę zmierzać w stronę zakrystii, o nie, której on się mówił? Prowadzi dookoła kościoła, pokazując te okna. Jasne, ale okej. Okay. Ale ja miałbym taką prośbę. Słucham. Jakbyśmy mogli tak na chwilę właśnie na osobności pogadać i tak właśnie tak jakby zmierzam w stronę tej zakrystii, nie? Jednocześnie chcę spojrzeć, co o nas robi ta Inga, co Mikke robi, co Klaus robi. Widzisz, że żona najzwyczajniej w świecie wróciła do porządkowania. Mikke kilka razy przeleciał obok was, cały czas udając, że sprząta, tak naprawdę hasając wesoło po budynku. Mhm. Natomiast Klaus, jak siedział, tak siedzi i niespecjalnie cokolwiek robi, cały czas zapatrzony w to okno. Okej. Okay. No dobra. Ja mam taką prośbę, bo tak jak mówiłem, rozmawiałem z Michałem o tych naszyjnikach. No, ja jestem geologiem i znam się na kamieniach i o tym też z Einarem rozmawiałem. A tak, a właśnie, bo pan, pan jest tutaj dopiero co przybył, więc ja mam do pana bardzo ważne pytanie. Mhm. Niech pan tutaj wskazuje na ławkę usiądzie. Dobra, ja bym chciał może spróbować jednak jakiejś perswazji, że no zależy mi na tym, żeby mi pokazał te nasze inicjatywy. Wiesz co, no w tym szczególnie, momencie, że mam. Zaczęliście zmierzać w kierunku zakrystii. On, jak to powiedziałeś, jakby on to zareflektował to, ale teraz po prostu wiesz, tak cię chcę usadzić na tej ławce, bo chyba, że zaczniesz mu się jakoś opierać mocno. Ja. Proszę mi wybaczyć, Wielebny, ale też jestem umówiony, żeby się spotkać z Marzeną. Ja rozumiem, ale to nie potrwa długo. Naprawdę, chciałem poznać pana zdanie w pewnej kwestii. Niech pan siądzie, dosłownie na moment. No chodźmy to pomówimy w zakresie. Nie, no, nie, teraz ale, przecież ale, już ale nie to zawali. Tutaj, to nie, przepraszam, ale to tutaj. To na moment, no. Panie szanowny, niechże pan siądzie. Dobra, znowu, ja nie jestem mistrzem, ale co on odwala i dlaczego on się tak zachowuje? Nie wiem, psychologia czy coś? Proszę się bardzo. Jak chcesz, to tak. Kurde, ale ja mam te statystyki, Boże. Słuchaj, no nie we wszystkim można być mistrzem. Tylko, że ta postać nie jest w niczym. No, szczęścia masz 60, no. Możesz jakoś zadziałać z tym teoretycznie. Pytanie też, na ile ten rzut jest ważny i na ile ta sytuacja. Wiem, znaczy ja bym chciał spróbować zrozumieć, dlaczego on mi nie chce pokazać tych 0,9. 0,9. Słuchaj, wiesz co? Rączki mam tutaj. Proszę bardzo. Zaraz mogę pokazać. Dobra, mam pokazywać, czy mogę ten? No jak chcesz, to możesz pokazać. Chociaż chyba każdy ci wie. Dobra. Bo jak będę teraz przestawiał, to zaraz będę znowu miał bałagan na ekranie. Więc wypadło 0,9. On odwala. Wiesz o co tu chodzi? Tak, to ci się wydaje trochę takie dwuznaczne, bo z jednej strony może on coś kręci, może on wydaje się być taki
O tyle gadatliwy, o tyle chcący zwrócić Twoją uwagę w innym kierunku. To jest jakby jeden wniosek. Natomiast drugi. To tak dziecinnie wręcz działa, jakby właśnie ktoś próbował mnie dziecinnie zagadać, i to wydaje mi się, że to jest poważniejszy człowiek, i to jego zachowanie tak mnie trochę. No, trochę mnie dziwi, nie? Natomiast druga rzecz, którą właśnie tak jak powiedziałem, to jest dwuznaczne, druga, że on po prostu taką gadułą, takim kimś bardzo ekstrawertycznym może zwyczajnie być. I to jest taki rytuał, który odprawia przed tym, jak zaprowadzi cię tam, dokąd ty faktycznie chcesz. Dobra, zaryzykujmy w takim razie i no siadam, no. No właśnie. Ja chciałem właśnie tutaj, bo jak polecicie, te ławki są drewniane i ja już się pytałem większości wiernych i są takie opinie podzielone. Jak pan uważa, czy tutaj warto wstawić jakąś tapicerkę, żeby się wygodniej siedziało, czy tak wystarczy? Ja myślę, że zbyt wygodnie, no to wcale nie musi być w kościele. No nie, no ale ja nie chcę, żeby się ludzie kręcili jak jakieś kazanie, mówię. Nie, myślę wielebny, że chyba może tak zostać. Ja osobiście jestem z tych, co wolą tak. Aha, no właśnie, no różnych mam. No może w połowie zrobię, a w połowie nie zrobię. Będzie do wyboru. A, pan chciał na zakrycie, tak, to chodźmy. Teraz podnosicie i prowadzi tam. Wchodzicie. No dobrze. Wchodzicie do takiego niewielkiego, klitkowatego wręcz pomieszczenia, gdzie kiedy on i ty wchodzicie, już jest niewiele miejsca na poruszanie się. Tak naprawdę oprócz krzesła głównymi meblami są tutaj takie kredensy i szafki z miejscami na blaty, gdzieś pomiędzy nimi w środku. Niektóre są przeszklone, niektóre nie. Widać wyraźnie, że tu są jakieś paramenty, różne szaty. No tak, a pana to interesuje, bo pan co chce to zobaczyć? Zobaczyć chciałem. A. Nie, po prostu chciałem się zobaczyć. A, no to tak. O, tutaj. Widzisz, że po prostu otwiera jedną szufladę. Widzisz taki niewielki, jakby czy to kot, czy to poduszkę, na którym są złożone tak bardzo. Jakby z szacunkiem, można by tak rzec, te kamienie. I. Dobra, pierwsza rzecz. Czy one się czymś różnią na pierwszy rzut oka od tego, który mam psiego? Wiesz co, no niekoniecznie. Wydają się być bardzo podobne. Właśnie w kształcie łzy, wycięte rzemyki. Widzisz, że część z nich jest taka w pełni, część z nich jest poprzecinana. Nie są takie same. Oprócz tego, teraz kiedy przyjrzałeś się tym. Przyglądam się. Tak, kiedy przyjrzałeś się tym, zauważasz, że chyba jest. Tak, jest różnica. Dlatego, że te kamienie są zabarwione czymś ciemnym. Ale to jest w fakturze tego być. Kamienia? Nie, bo to jest zeschnięta krew. Rzuć sobie na poczytalność. Okej. Okay. I skończyło się rumakowanie. 88. To w takim razie tracisz K4 punktów poczytalności. Super. 4. Maksymalna ilość, jaką mogłeś. Wiesz co, nie spodziewałeś się tego. Ten twój szok był może trochę zwielokrotniony tym, że wcześniej nie dostrzegłeś tego i teraz tak. Jaka była właśnie twoja reakcja? Nawet nie mówię o to, co powiedziałeś, ale taka pierwsza, instynktowna wręcz na zobaczenie tego. Dobrze, to ja się tak zachwiałem jakby i pytam go, czy ma może wody, czy napiłbym się czegoś. A, oczywiście, ja zawsze
Akurat tutaj. O, jest, jest taki dzbanek. Chcę wymienić jeden z tych naszyjników na psi. W tym czasie. Dobrze. W takim razie poproszę cię o rzut na zręczność, który będzie przeciwstawny z jego testem na spostrzegawczość, który on rzuci z kością karną, bo jest zajęty w międzyczasie czymś innym. Dobra, rzucam na podstawową, czy to coś się zmienia? Podstawową. Tutaj. Podstawową. Kostka ze startera. Żółta. Janek jest. Weszło. Polecamy. Czekaj, jak jest 55, 27. Janek, weszło mi na połowę wartości. Jemu w ogóle nie weszło. Także on, wiesz, on jest taki zawsze zajęty tym, co robi, tak pochłaniają go te czynności. Wykorzystałeś tą jego chwilę nieuwagi. Szybki, zdecydowany ruch. Zamieniłeś i ten naszyjnik z zakrzepniętą krwią wylądował w twoim, w twojej kieszeni. Natomiast on się wraca, trzyma kubek. Proszę, coś tak pan... Ja zamykam tą szufladę. Dziękuję. I piję wodę, nie? Coś pan znaczy, tak... sam zamknąłem szufladę z tymi kamieniami. Coś pan tak zbladł. Coś się stało może? Muszę chyba coś zjeść. Za mało jadłem, a jakoś tak słaby się poczułem po prostu. Tak. Co? Powiedz mi jedną rzecz. Jego, no, on jest potężnym mężczyzną, tak? Ale czy on ma w tej chwili tam zapiętą kołnierze, koloratki, tak, i tak dalej? Koloratkę, i zapewne do jego szyi się ciężko byłoby dostać, tak? No jak ale nie chcesz ma, rozpinać, czy nie. Ma? Nie. Nie ma na wierzchu, rozumiem, kamienia, nie. Więc nie wiemy, czy ma. Nie. Era, jasne. Jak ma, no to głupio. Ale ten jego jeden syn nie miał, tak? Jeden. Patrzę na niego. Poglądam mu w oczy. To nie wszyscy mieszkańcy mają naszyjniki. Widzisz, tak bardzo formalnie, jakby ci odpowiada, tak wzniośle, kładąc ci rękę na ramieniu. Bo widzisz, nie każdy może dostąpić tego zaszczytu. Módl się, żebyś... Patrzę na niego i mówię, i tak jakby trochę mu się wcinam w takim razie. Och, to współczuję. Natomiast ty módl się, żebyś ale... mógł taki... Uczuję, że syn nie ma. Uczuję, że syn nie ma. Widzisz, że on tak wyraźnie pojawił się grymas na jego twarzy. Ty naprawdę nie wiesz, czy to spowodowane tym, że przerwałeś mu, czy tym, że wspomniałeś o jego synu. Czy to prawda? Czemu mały ustąpił zaszczytu, czyli Mikke i ma, Klaus nie ma? Nie, no panie, no ja tak żartowałem z tym wszystkim. Żaden zaszczyt, żadne tam jest, się pan nie modli o to. Nie, no to inuici dają jako taki znak przyjaźni. Najpierw mówił tak poważnie o tym, a teraz coś takiego, coś mi się tu nie podoba. No wie pan, to inuici dadzą jak taki znak przyjaźni. My nosimy, bo wie pan, no bo nie wypada, nie, jeżeli nam jako podarunek, prawda, to dają, ale nie, jak się pan tam, kamienie jak kamienie, zwyczajnie. Nic takiego interesującego według mnie. No dobrze. Nic interesującego, to niech tak będzie.
Zresztą, panie szanowny, no, my, chrześcijanie, no, nie przywiązujemy wagi do takich błyskotek, jakichś takich zabobonnych totemów, ani podobnych dziwnych historii. Nie. Po co ten kamień wprawiony w wejściu? No bo ja sobie tak pomyślałem, tak znowu bierze cię familiarnie pod ramię. Chcę wyprowadzić cię z zakrystii, a w zasadzie zmierza. Czy stawiasz jakiś opór? Tak. Nie, no ja swoje zabrałem już, to co chciałem. Dobra, więc wychodzi cię z zakrystii i on tak mówi, no tak inwestycja na przyszłość bym powiedział, bo wie pan, no tak myślę trochę o zaniesieniu naszej wiary Inuitom. A jak zobaczył, że szanujemy ich kulturę, że wprawiłem ten kamień, no to na pewno bardziej przychylnie spojrzą na naszą wiarę i może prędzej do nas dojdą. A dla mnie, czy jest ten kamień, czy nie ma, żadna różnica. A dlatego też ta sala spotkań obok kościoła? A nie, to nie moja decyzja. Po prostu no, taki plac główny tu zrobiliśmy, Inuici chcieli tutaj swoją salę, więc no. Dlaczego mielibyśmy się nie zgodzić? Tam tylko Inuici wchodzą? Nie no, tam nie ma jakiegoś, wie pan, ochroniarza czy kogo takiego. To po prostu, no. Raczej do nich tak nie chodzi, bo nic specjalnego tam nie ma. A? Zwyczajnie, no Inuici się tam spotykają. No tam skrzyni złota to pan tam nie znajdziesz. To ciekawe, ale to mają tam jakieś swoje... bo ich kultura to ciekawa jest i Marzena też tam ma takich dużo rzeczy związanych właśnie z tą kulturą. Może kiedyś bym zajrzał, zobaczyć co tam jest. Kiedyś, ale nie radzę panu tam. Nic ciekawego nie ma, jeśli już... Ja to wie pan, ja to zawsze bardziej kulturą judeo-chrześcijańską byłem zainteresowany. No tak, to takie pierwotne to wszystko. Ja tam bym nie radził. Bo po co zresztą tracić czas? Dobrze. Jak wychodzimy, to jest tam jeszcze cały czas ta żona i synowie? Mhm. Tak. No to chcę się pożegnać, więc podchodzę do żony. Miło było poznać. Cieszę się. Mam nadzieję, że pan zawita jeszcze w nasze skromne progi i nieraz się zobaczymy. Tak, no zamierzam tu zostać. To do zobaczenia w takim razie. To przyjechał się do ciebie tak ciepło. Ja do niej również. Jak tam Mikę, Klaus? Klaus znowu zajęty, wpatruje się w okno, czy nie? Mikę dobiega do ciebie sam, znowu wyciąga do ciebie rękę. Ja przekucam i wyciągam do niego rękę. Jesteśmy wszyscy gdzieś bardzo blisko siebie, obok siebie? Tak, no wiesz co, może nie wszyscy, ale obok ciebie jest Kasper. No tak, no to przy ojcu raczej nie zapytam go o szczegóły, rzeczy, które mi gdzieś tam chodzą po głowie. I pytam, lepisz bałwany? Widzisz, że tak chwilę jakby odwrócił głowę? Myślał, czy nie chciał powiedzieć. No tak, no jasne, że lepiej. Najlepsze. Ja lubię lepić bałwany. Myślę, że tak mu oczy zaiskrzyły, jakby znalazł skrzynię złota. No. Może razem z Klausem byśmy poszli ulepić bałwana. Nie, Klaus nie lubi. Ale to tak, to możemy. Możemy. Ja patrzę na Kaspera. Możemy? No czemu nie? Jak pan chce, nie chcę, żeby mój syn zabierał panu czas, ale... Nie, tak wyciągam zegarek i patrzę na godzinę. Która jest? No, jest już około 19. No to... Przecież to nam wiele nie zajmie, a śniegu na zewnątrz nie brakuje przecież, nie? Tak. No u nas to zawsze pod dostatkiem, zawsze. Dobrze, tylko Mikę nie za długo, bo będzie kolacja za chwilę w domu.
Więc no, nie przeziem się. No to będziemy na zewnątrz przecież. To. Widzisz, kiedy ty idziesz w kierunku wyjścia, jeszcze tak kątem oka i jednym uchem słyszysz oraz widzisz, jak Kasper podchodzi do Klausa, do swojego syna, podaje mu rękę, mówi, no chodź syn, chodź. Tamten podaje mu swoją dłoń, pomaga Kasper swojemu synowi wstać i idą do zakrystii razem z żoną. Mika... Do tego małego pomieszczenia? Wiesz co, no wydaje ci się, że tam jest wyjście gdzieś dalej. Nie będą tam robić jakichś szewradych rzeczy, po prostu idą do domu. No dobra. Ja z tym małym w trakcie lepienia bałwana, tam robienia kuli śnieżnych właśnie tych, które są potrzebne i tak dalej, no to ja mu mówię, tak go pytam, nie? Co ty robisz z Klausem robić, jak nie lepicie bałwanów? No z bracia to się musicie dobrze bawić ze sobą. No bo to było tak, że no Klaus się kiedyś lubił bawić, a potem już przestał, już nie lubi się bawić. Nie wiem. O, znaczy tak, staram się być dla niego jak najbardziej taki właśnie życzliwy, przyjacielski, nie nachalny jakiś tam przesadnie, nie? Ale no w tym kierunku idąc w takim razie. Ale to dawno tak się stało, że już się nie lubi bawić? No... O, już jakiś czas temu, no. No, trochę dawno. Jeszcze przed moimi urodzinami. Dlaczego ty masz to na szyi, a on nie ma? No, nie wiem. Nie wiem. To tata powiedział, że mam nosić, to noszę. Powiedział, że mam nie zdejmować. Krąży mi po głowie, czy zdjąć małemu to, wiesz, ale... Pamiętaj, że nie jesteście też tutaj sami. Chodzą wokół inni ludzie. Chodzą inni ludzie. No nie, no wiadomo, no ale to, że tak powiem, tam lepienie bałwana i składanie do kupy tych informacji. Lubisz tych Inuitów? Fajni są? Nie wiem. No, całkiem dobrze. Czasami się bawię z tymi małymi. Jak się dogadujecie? Uczysz się ich języka, czy oni w grenlandzkiego? No, znaczy, oni duńskiego? Ganiamy się, głównie to tam za dużo do gadania nie ma. A coś tam oni mówią po naszemu, ale nie za dużo. Ucz się języków, bo języki są ważne. Ja trochę się przed przyjazdem tutaj nawet tego ich języka uczyłem. No, dziwny jest ten ich język taki. No, nie fajnie się słucha. To znaczy? To tak dziwnie brzmi po prostu. Jakoś tak, no, nie podoba mi się. O, rozumiem. Rozumiem. No to. Dzięki, fajnie było ci poznać. Ja już muszę iść, bo kolację mam w domu. Ja też mam. Wszystkiego dobrego. No, można jutro jeszcze rano marchewkę przyjść i mu dać jako nos. Pewnie. Albo jakiś kamień włożyć tam, żeby guziczki mu zrobić. No można. No to może jeszcze jutro zobaczymy. Może mu taki ten kamień zawiesimy na szyi? Nie, no tata... Żeby był przyjacielem Inuitu. Nie, no tata powiedział, że nie, że mam nie zdejmować. No chyba, że pan... Nie, ma... no twój to nie. No, to ja jeszcze nie mam, nie zasłużyłem. Bezlitośnie okłamujesz taką malce. Jak? No nie zasłużyłem. Ale masz! Tak? Ja swojego nie mam, nie zasłużyłem. Mm-hmm. Dobrze. On tak patrzy. No, to ja będę... Rzucił na psychoanalizę? Jasne. Ja będę już leciał, bo mama będzie zła, że się spóźniam na kolację. Dzięki, trzymaj się. Miło cię było poznać, Mikę. Również.
odbiega. Dobrze, to ja bym chciał iść do domku Marzeny Skórzewskiej. Dobrze. Do jej zielonego domku. Rusza się w jej kierunku. Palam latarkę. Tak. Jeszcze tak może troszkę z nadzieją rozglądając się za Einarem, jednak... A teraz się rozejrzę, teraz się chciałbym rozejrzeć po okolicy. Czy ktoś jakoś szczególnie zwrócił uwagę na to, że właśnie z tym małym gadałem i ulepiłem tego bałwana? Nie dolepiałem mu kłów czy innych rzeczy. Jest to porządny, tradycyjny, duński bałwan. Dobra, to rzuć sobie na spostrzegawczość. 37, tym razem weszło. A wiesz co, masz wrażenie, że jakiś jeden Inuita, młody chłopak o takiej twarzy z pociągłymi rysami, lekko takim wysuniętym, haczykowatym nosem, krótkimi, zaczesanymi tak na bok włosami, oczywiście w tym tradycyjnym stroju inuickim, takiej grubej, a sterczącej wręcz kurtce z kapturem. Gdzieś tak przechodząc, czy to w jedną, czy to w drugą, czy to w trzecią stronę, rzucił ci spojrzenie o tyle zastanawiające, że przeciągłe, nieznaczące, ale po prostu przeciągłe, tak jakby sondował cię, patrzył na ciebie, oglądał cię, był ciebie ciekawy. No po prostu to nie było takie typowe spojrzenie na zasadzie przechodzę obok kogoś i go zauważyłem. Okej, okay. Czy wygląda on na równie, powiedzmy, tak potężnego, jak tamten, którego udało mi się jakimś cudem zastraszyć? Nie, wręcz przeciwnie. On ma pociąg, taką sylwetkę tak bardzo drobną. Jest widać wysoki, szczególnie wydaje się mieć, no oczywiście trudno w tym anoraku, jak to się jest ubrany w te grube ubrania, ocenić sylwetkę, ale wydaje się być raczej taki, może można powiedzieć, wysportowany, a raczej o takiej lekkiej sylwetce niż taki, wiesz, mięśniak. Dobra. No tak, też bym takiego wysłał na przeszpiegi. rozumiem, że on się kręcił w tej weftę tak jakby, tak? A to właśnie, czy on się kręcił w tej weftę? No trudno powiedzieć, czy to było właśnie bardziej na zasadzie udawania, że coś robi celem obserwowania ciebie, czy po prostu on coś robił, a kiedy przychodził akurat blisko ciebie, to wtedy zwracał na ciebie uwagę. No tego już nie jesteś w stanie ocenić. No nie, albo po prostu doceniał pięknego bałwana. Albo tak, albo tak. No dobra, idę do Marzeny. Marzena, widzisz, akurat wyszła po kilka kłód drewna, zobaczyła cię, lekko uśmiechnęła się. Idę, żeby jej pomóc, żeby wziąć tam, prawda, to od niej. No cóż, żadnych wystrzałów ani świstów harpunów jeszcze nie usłyszałem, więc nie zrobiłeś nic złego chyba. Nie, poszedłem pobożnie do kościoła. I przepraszam, ulepiłem bałwana. Takiego mojego tupilaka zrobiłem. No tak. Tupilaka? Co? O czym ty mówisz? Jak to? Nie znasz się na kulturze inuickiej? No ja znam. A tak ją doceniasz. Ale ja nie wiedziałam, że ty się znasz. Chcę, że szybko się uczysz. Mówię jej po inuicku. Przecież wiesz, że nie jestem głupi. Czy mam nadzieję, że mówię to dobrze, mogę rzucić na inuicki. Dobra, to rzuć na kościół premiową, bo za dużo nie mówiłeś w tym języku. Jak się przejęzyczysz. Wyjdzie, że jestem głupi. Tak. No tak, tak. 17. Dobra. Chcę powiedzieć, że to weszło nawet na trudne, więc powiedziałem to z akcentem. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że tak słyszałeś tych inuitów, więc tak spróbowałaś wysilić swoje struny głosowe, żeby zabrzmieć jak inuita i chyba zadziałało. Ona znowu tak się lekko uśmiechnęła i odpowiedziała ci po inuicku, no to wiem, ale nigdy nie wiadomo, z jaką prędkością mądry poznaje prawdę. Tak tajemniczo drugi raz się uśmiechnęła. Ona to powiedziała też po inuicku, tak? Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałem. Dobrze, biorę to drewno, żeby ona nie nosiła, przecież to moja przyjaciółka. No i chcę tam wejść do niej. No co prawda ja wcześniej
tam mówiłem, że chciałem coś przekąsić przed jak zająłem się kolejnym psem. Tak, natomiast oczywiście miałeś. Tak, oczywiście coś tam bym zjadł. W wejściu rozglądam się, czy gdzieś tam nie widzę naszyjnika, który jej oddałem dla tamtego psiego. No i w ogóle obserwuję, czy coś się zmieniło w tym jej domku. Nie, na wierzchu nigdzie nie widzisz, żeby ten naszyjnik się znajdował. Tak samo nie wydaje ci się, żeby zaszły jakieś zmiany od momentu, kiedy opuściłeś przed południem. No wszystko jest na swoim miejscu, tak jak było. Oprócz tego, że nie ma już twojego talerza ze śniadania, jest już w takiej głębokiej wazie. Widzisz coś na kształt chyba zupy z kawałkami mięsa, ona ci mówi. A to jest taka zupa, którą czasami przyrządzamy z foką i różnymi warzywami. Mam nadzieję, że ci posłuchaj. O, warzywa. Jest ciepła, rozgrzewająca. Ciepła, rozgrzewająca, więc jest bardzo dobra na te warunki. Ale trafiłem w takim razie, że jest ciepłe. Mam nadzieję, że też długo na mnie nie czekałaś. No jasne, w środku jest ciepło? Tak. Rzucam samo z siebie te kurty? Tak, tak samo jak u Einara. No po prostu, cóż, żyć i nie umierać. No to wiesz, tam zrzucam, rozhełstam się wręcz tak, żeby było widać, że ja nie mam naszyjnika, a jednocześnie patrzę, jak ona jest ubrana i czy jej naszyjnik widać na przykład, czy ona ma to na sobie. Tak, ona jest ubrana, jak zdejmuje te swoje wierzchnie ciuchy, ma na sobie też taką koszulę, podwija sobie rękawy do tej zupy. Czy ja... Ja chcę tak jak przyjaciel, skoro ona właśnie też zrzuca z siebie te rzeczy, to chcę oczywiście pomóc jej się rozebrać z tego. Jasne. Więc kiedy to robisz, widzisz wyraźnie na jej karku rzemyk, który lekko na chwilę wysunął się ponad koszulę. Okej. Okay. Teraz tak. Kiedy mam jej kurtę, tak jakby ściągam ją częściowo w dół tylko, tak? Tak. Jedną ręką chcę przytrzymać kurtkę, a drugą chcę ściągnąć rzemek. Związać. W porządku. I kiedy to robisz, ona... Oczywiście drzwi są zamknięte. Tak. Ona wręcz tak intuicyjnie tak sięga dłonią, żeby przytrzymać ten naszyjnik. I chciałbym, żebyśmy zrobili przeciwstawny test zręczności. Jeśli trzeba, dobra, chyba wolę jednak test zręczności, chociaż nie wiem, to, po prostu, już myślałem, żeby może użyć siły, ale dobra, nie, na razie zróbmy, nie, na razie zróbmy to zręcznością, dobrze? Dobra. Na razie zróbmy to zręcznością. Co u? Zwykły sukces jej wszedł. I też. Tylko, że ja mam 55 zręczności, czyli mi weszło, słuchaj, bo wypadło mi 34. Okej. Okay, weszło mi 21 oczek. Okay, ale poczekaj, ile ci wyszło? 34. Tak. Ty masz zręczności 55. 55. Czyli poczekaj, połowa to będzie 27, bo mam ściągawkę ze startera. 27. Dobrze, czy coś chcesz z tym zrobić? Bo tutaj nie chodzi o liczbę punktów, ale o poziom sukcesu. Macie ten sam, więc na razie ci się nie udaje, jeżeli nic z tym nie zrobisz. Dobrze, ale w takim razie, gdybym zużył szczęścia na 7 punktów, to bym wszedł na wyższy poziom sukcesu. Tak. Minus 7 punktów szczęścia w takim razie. Słuchaj, ja to chciałem zrobić w momencie, w którym ściągam jej kurtkę, więc ona ma ręce do tyłu generalnie rzecz biorąc, bo przecież ściągam jej kurtkę. Więc jedną ręką zostawiając to, wiadomo, druga ręka mogła być wtedy trochę swobodniejsza, ale mimo wszystko jest jej trudniej to zrobić, nie? Ja rozumiem, tylko powiedzmy, to jest poziom do
powód do, a w zasadzie nie, ty nie forsujesz tylko mniejsza szczęścia, ale mimo wszystko raczej to zrobiłeś w ostatnim momencie, no bo jedną ręką tak nie ściągnąłby się kurtki, bo to byłoby takie, no... No nie, no dlatego chodziło o to, żeby tak jakby jedną ręką puszczam to ściąganie, to jest ta ręka, która pewnie się trochę jej uwolniła i którą próbowała przytrzymać, ale chcę jej to ściągnąć. Zobaczymy, czy zacznie wyć albo pójdzie spać. Aha, dobra. W porządku. Czyli wydajesz te punkty szczęścia, tak? Tak, 7 punktów szczęścia out. Udało ci się. Wiesz, już poszły 4 punkty poczytelności, 7 punktów szczęścia. Lecimy do przodu. Słuchaj, ściągasz ten płaszcz takim bardzo zwinnym, aż tak sam się nie spodziewałeś, że zrobisz to na tyle zdeterminowanie. Ściągnąłeś ten naszyjnik i następne, co usłyszałeś, to łoskot. Łoskot ciała Marzeny, która padła przed siebie na podłogę. Nie, trzymam ją przynajmniej częściowo jeszcze przez tą kurtkę. Co? Nie chcę, żeby upadła. Przykro mi, no bardzo dużo poświęciłeś na jedną to, żeby... ręką... Wiesz co, poczekaj, daj mi dokończyć. Bardzo dużo poświęciłeś na to, żeby móc ściągnąć, niestety trzymałeś jeszcze ten płaszcz, drugą ręką ściągnąłeś, ona poleciała. Więc szybko ją ogarniam z podłogi. Sprawdzam, czy sobie nic nie zrobiła przede wszystkim, upadając. No to teraz zobaczymy. W porządku. Aj. Jest w porządku. Poleciała na swoją twarz i mocno zaryła ją, widzisz, stróżkę krwi, która płynie z jej skroni. I teraz się zaczyna. Co nieco liznąłem pierwszej pomocy. Nie liznąłem pierwszej pomocy. Oczywiście, że nie liznąłem. Co tam, byłem w wojsku, ale nie mam pojęcia. Mam tyle, co każda inna osoba. Ale no, samą krew mogę otrzeć, nie? No to czy coś takiego. No to jak ocierasz samą krew. Potrzebuję, nie, ale potrzebuję pierwszej pomocy, czy coś jej się stało? No, no widzisz, że dobra, próbuję to jakoś ocenić. No. Dobra, ale czy tam, nie wiem. Staram się nie panikować, to po pierwsze, oddycham głęboko. I chcę jej to krwawienie, powiedzmy, jakoś tam zatamować, czy coś takiego, nie wiem, jakąś tam chustką. Są takie czasy, że porządny mężczyzna elegancki ma przy sobie chustkę, więc do czego może wykorzystać, jak nie do tego, żeby pomóc kobiecie. Właśnie przed chwilą praktycznie rzecz biorąc sam zrzucił na podłogę. Ale tak, no to próbuję jakoś coś. Dobra, rzut na pierwszą pomoc w takim razie, proszę cię. 25. Bardzo sprawnie jest zdeterminowany tym, że jednak trochę ty byłeś sprawcą, nie chcąc, żeby ucierpiała twoja przyjaciółka bardziej. Udało ci się sprawnie zatamować krwawienie. Nie było ono na tyle głębokie, żeby stanowiło zagrożenie dla jej życia. Ja ją chcę też przenieść stamtąd, żeby no mi nie leżała na podłodze, tak? Tylko nie wiem, gdzieś tam nie w tym głównym pomieszczeniu chyba nie ma gdzie jej położyć, czy ma jakąś kanapę, czy coś takiego tam. Tak, jak najbardziej. Ma taki tapczan, taką sofę głęboką, więc możesz ją tam ułożyć. Widzisz, że ona jest nieprzytomna. To chcę ją położyć, no. Tak, jest nieprzytomna, kładziesz... Przede wszystkim, czy oddycha? Tak, oddycha. No dobra. Bardzo spokojnie, miarowo. Super. Jak zapytam, jak pies inuicki, tak? No jest zapadła w sen sprawiedliwego. Ale można tak rzec. Dobra. Ona ma zamek w drzwiach. Tak, jak najbardziej. Jakąś możliwość zamknięcia. Zamykam drzwi. Proszę bardzo. Znajdujesz klucz w jej kieszeni. Po pierwsze. Dobrze, zamykam drzwi na klucz. Czy dom ma jakieś inne wejście drzwi? Chyba nie. Okna pozamykane, bo wiadomo co i jak, nie? Okej. Okay. Nie przykrywam jej, bo przecież jest tu ciepło. Czy chyba, że coś się stało z jej temperaturą ciała na przykład? Czy jest zimniejsza, czy jest cieplejsza? Nie, po prostu tak jakby ktoś zapadł w sen.
Dobrze. Która jest godzina? Już po 19. Zbliża się 20. Dobrze. Mam teoretycznie 4 godziny. Dobra. Całkiem spory zapas czasu. Całkiem spory zapas czasu. Zatem tak. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, spróbuję sobie zupy z foki i będę czekał, aż moja przyjaciółka się obudzi. Mam nadzieję, że się obudzi w ciągu 4 godzin. No tak, za stoickim wręcz spokojem zabierasz się do jedzenia. Fakt faktem, zupa jest smaczna, chociaż tak bardzo nie angażuje to twojej percepcji. Przede wszystkim chciałbym zerknąć, czy przez okna ktoś się nie gapi. No. Okay, po prostu. Ja sobie jem zupę i patrzę na okna. Bo są zasłony w tych oknach, więc mam pytanie do ciebie, czy zasłony. No to mają być zasłonięte. Aha. Nie, to mają być zasłonięte. Okay. No to jeżeli są, to oczywiście, że tak. W porządku. No to w takim razie nie możesz ocenić, no bo nic nie widać przez te okna. Teoretycznie o tej porze no mogłaby na przykład z jakichś powodów zasłonić, więc nie jest to aż tak podejrzliwe. Podejrzane. No to jest fajnie. Podejrzane. Dobrze. Kładę przed sobą na stole dwa naszyjniki. Jej oraz ten zakrwawiony, który zabrałem z zakrystii. Ten, który mnie kosztował 4 punkty poczytelności. Ja nieraz widziałem ślady krwi ludzi, którzy zginęli na Wielkiej Wojnie, na ich rzeczach osobistych. Jestem pewny, że to, co widzę na tym kamieniu, to krew. Tak. Pewnie wyobrażam sobie właściciela, który w jakiejś nieprzyjemnej dla siebie sytuacji ci ten naszyjnik. Twoje doświadczenie bez problemu jest w stanie potwierdzić ci, że tak, na tym naszyjniku, tym przyniesionym z zakrystii, znajdują się kropelki krwi. Natomiast na naszyjniku Marzeny ani jednej nie jesteś w stanie dostrzec. Naszyjnik jest czysty. Tak czy siak. Widać, że te przedmioty mają jakieś niepojęte znaczenie i coś nienormalnego jest z nimi związane. Nie ma możliwości, żeby ktoś po zdjęciu jakiegoś kamyka nagle zapadał gwałtownie w sen. Czy ja kiedykolwiek słyszałem o czymś, nawet w kategorii jakichś legend, baśni, jakichś historii, może właśnie północnych, może jak się przygotowywałem do tej wyprawy, może czytałem coś o jakichś historiach grenlandzkich czy inuickich. Cholera, musiałem czytać jakieś teksty po inuicku, żeby się nauczyć tego języka. Pewnie. Więc, proste teksty to mogą być jakieś bajki. Tak. Czy... Dlatego poprosiłbym cię o rzut albo na język inuicki, albo ekstremalny test wykształcenia. Czekaj, ekstremalny test wykształcenia w moim przypadku. To chyba wolę na inuicki. A na inuicki na jakim poziomie? Normalny. To pewnie, że rzucam na inuicki. No słuchajcie, no jak 39 inuickiego, no to hello. 25. Okej, spaliłem 7 punktów szczęścia, nie? 60. Wiesz co? Kiedy mam to wydać, jak nie teraz? Chcę te 6 jeszcze wydać punktów szczęścia. Wiesz co?
Ty do tej wyprawy przygotowywałeś się długo, no bo przecież to jest nie tylko ten czas, który poświęcił każdy z... Miałem czas, nie? To nie był ten czas, który każdy z waszej trójki poświęcił przed samą wyprawą, który już był wystarczający, ale dodatkowo ten okres, kiedy opiekowałeś się swoją matką. I dlatego jesteś w stanie ocenić to, że naprawdę przeczytałeś większość, no wszystkie, no to może za dużo powiedziane, ale bardzo, bardzo dużo tych różnych historii, bajek, legend i jak można powiedzieć, Grenlandia długa i szeroka, tak nigdy z czymś takim się nie spotkałeś. Jednak nie jest to raczej rozczarowanie, lecz może brak tego jest wskazówką mogącą coś mówić. To po co w takim razie płacze mi się po głowie? Jest to, że może to jest nie tyle sprawa samych tych Inuitów, ale no nie chciałbym przypisywać jakichś złych intencji moim przyjaciołom. Chociażby nie ściemniali wszystkim, że te kamienie to jest coś takiego. Ja mam zanotowane. Nie patrzę, czy mam to zanotowane tutaj, ale na pewno w grze to sobie zanotowałem. Jak dotrzeć do jakichś jaskiń. Strzelistych jaskiń. Strzelistych jaskiń, o właśnie, strzeliste jaskinie. Tak mam, znalazłem. Strzeliste jaskinie. U Einara tam była mapa. Czy tutaj też jest coś takiego, czy w ogóle ona ma może, to u Einara tam były rzeczy też na jego biurku. W ogóle podchodzę do Marzeny cenić, jak ona się ma. Okej. Okay. Podchodzisz do niej. Cały czas. Czy... Widzisz, że śpi. Kiedy zbliżasz się do niej, zatrzymujesz się w pół kroku, dlatego że słyszysz donośne, takie uczynione mocną ręką, ale nie natarczywe, tylko po prostu z kogoś z dużą siłą pukanie do drzwi. No widać, że pali się światło, więc wiadomo, że nie jesteśmy, nie jest, że ktoś jest w domu, tak? No raczej tak. Ogniska nie mówiłeś, żebyś gasił. No nie, to prawda. Ale myślę sobie tak. Przecież możemy być zajęci. Jesteśmy dwójką dorosłych ludzi. Zasłaniane jest wszystko. Przenoszę Marzenę do jej sypialni. Pukanie znowu staje się teraz bardziej natarczywe. Ściągam koszulę i wychodzę w samych spodniach na tą stronę. Otwierasz drzwi. Aż masz ochotę tak skrzywić się, bo widzisz tego wielkiego Inuita, który zaczepił cię, kiedy miałeś ten epizod z psami. Gdzie jest pani Skórzewska? Jesteśmy zajęci. Proszę nam nie przeszkadzać. Zamykam drzwi. Otwórz. Nie, zamykam mu przed nosem i... Słyszysz? Kiedy mu zamknąłeś, on właśnie mówi to. Bardzo niekulturalne. Proszę wrócić jutro. Przez zamknięte drzwi. Proszę powiedzieć pani Skórzewskiej, że to jest pilne. Na pewno będzie chciała ze mną porozmawiać. Pani Skórzewska jest bardzo zajęta i ja za chwilę dalej będę bardzo zajęty. Jeśli nie wiesz, skąd się biorą mali Inuici, to jest to twój problem. Słuchaj, no. Przekręcam na klucz. Słyszysz jego takie słuchaj, bardzo, bardzo niekulturalne. Otwórz te drzwi.
Ja biorę czekan, który jest przy moim worku. I jeśli wtargnie do środka, to zamierzam się bronić. Otwórz te drzwi. To ja biorę jeszcze sobie nóż tak na wszelki wypadek i wracam do Marzeny sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No bo słyszysz takie już głośne pada. Ignoruję go. Idę sprawdzić, co z Marzeną. I czy wszystkie tam są okna pozasłaniane i tak dalej. Tak, widzisz, że Marzena jeszcze śpi. Ale widzisz, że tak o ile wcześniej po prostu prawie jakby była martwa. Różniło jej tylko temperatura ciała i oddech. Jak teraz widzisz, że lekko się coś poruszyło, tak jakby ten stan nieprzytomności przeszedł już bardziej w coś, co przypomina sen. Tak, wiesz, nóż przy pasku, czekan w garści, wracam do salonu w takim razie, czekam jeszcze, żeby ona doszła do siebie i chcę spojrzeć, czy on się dalej dobija, nie? Nie słychać, żeby dobijał się, czy stoi przed drzwiami, tego nie wiesz. Dobrze. Wiesz co? Biorę te dwa naszyjniki i jeden wsadzam do jednej kieszeni, drugi do drugiej, tak żeby mieć je w tej chwili przy sobie. I patrzę na zegarek. Jest już, w zasadzie zbliża się godzina 20. Cały czas. Na szczęście. Siadam przy Marzenie. Biorę ją za rękę i po prostu ją trzymam za dłoń. I chciałbym, żebyś wykonał teraz rzut. Po prostu rzuć i powiedz mi, jaki jest procentowy wynik. Super. To jest dość ważne. Uwielbiam takie sytuacje. 0,05. Okay. To jest większość moich ekstremalnych testów. W porządku. Mija jeszcze kilkanaście minut, więcej niż kwadrans. Ty cały czas trwasz w tej pozycji, tak jakby zatrzymany w czasie. Ona również bardzo niewiele się rusza. To wszystko cały czas, gdybyśmy tam byli i patrzyli gdzieś obok, wyglądałoby jak jakaś klisza filmu, która się zatrzymała. Klisza filmu, która po tych kilkunastu minutach zaczyna iść dalej, by nabrać akcji. Akcja, która pchnie wydarzenia w innym kierunku. Kiedy oczy Marzeny otwierają się, kiedy jej ciało lekko drga, a jej dłoń wysuwa się dość mocno z twojej dłoni. Jej oczy bardzo zwężone i bardzo przestraszone, co podkreśla w dodatku wyraz jej twarzy, lądują na ciebie. Ja bez koszuli. Fuck, nie założyłem jej. Jednak jej reakcja nie była raczej widokiem twojego rozdegliżonowanego ciała, dlatego że widzisz, jak wstrząsają ją drgawki. Ona zasłania się bardziej jak przed uderzeniem, niż jak przed niechcianym widokiem. Widzisz, że skręca się, widzisz, że idź. Marzena, to ja. Marzena, spokojnie. Jesteś bezpieczna. Zostaw. Ja, Waldemar. Marzena. Zdjąłem ci to, rozumiesz? Zdjąłem ci ten naszyjnik. Jesteś od tego wolna. Widzisz, że tak od razu się... Ja w ogóle... Gdzie ja tą koszulę rzuciłem? No chyba w głównym pomieszczeniu. Jednak ona jest na tyle przerażona, że... No właśnie. Jak to wygląda? Widzisz, że absolutnie jej stan jest czymś niewytłumaczalnym. No nikt się tak nie budzi. Nawet dziecko, które miało koszmarny sen, raczej
tak nie reaguje. Ona tutaj, ona tutaj leży na łóżku, więc tam pod nią są te, nie wiem, tam pościel jakaś i tak dalej. Jest, nie wiem, coś, żebym dał jej, żeby się przykryła, czy coś takiego, czy właśnie to jest jakiś plet, który musiałbym wyjść tam i przy okazji zarzucić koszulę, bo jakoś tak... Ona widzisz, że tak powoli się zbiera, ty jej pomagasz i ona mówi: Adam, co ty żeś zrobił? Co ty żeś zrobił? Przecież oni... Waldemar, to już nadchodzi to koniec. Oni? Nadchodzi koniec. Nie pozwolą mi stąd odejść? I dziękujemy wam za obejrzenie tego trzeciego odcinka. Mamy nadzieję, że... Nie, teraz... podobał wam się. Ja tak dalej. No cóż. Przekonamy się, co wydarzy się, jak skończy się ta historia, o co chodzi, jaki koniec ma nadejść w następnym odcinku. Zatem dziękujemy wam za ten czas. Prosimy o łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i do zobaczenia, abyśmy znowu spotkali się w tych mroźnych, grenlandzkich warunkach. Razem będę w koszuli, obiecuję. Cześć. Cześć, do zobaczenia.